Dla niektórych szpeci miasto, a dla innych jest jego jedną z architektonicznych ikon. Niezależnie od opinii, dworzec kolejowy w Częstochowie to charakterystyczny obiekt. Teraz może zostać wpisany do rejestru zabytków, a to oznacza, że kolejowa spółka będzie miała problem z jego wyburzeniem i wybudowaniem nowego dworca. Konserwator zablokował plany PKP, które ogłosiły już przetarg na wybór firmy, która dworzec wyburzy. Łukasz Kądziołka. Ten dworzec w Częstochowie miał niebawem przestać istnieć. Polskie Koleje Państwowe już od dawna snuły plany wyburzenia obiektu, który został zbudowany zaledwie 27 lat temu. Dla wielu osób jest on ważnym punktem na mapie miasta. Był to taki obiekt, który stanowił wizytówkę w momencie powstania, a także mieszkańcy Częstochowy wybrali ten obiekt ikoną architektoniczną. Specjaliści architektury uznają go za ikonę postmodernizmu. Teraz za zabytek może go uznać Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Rozpoczęła się procedura wpisu dworca do rejestru. Żeby zweryfikować, czy rzeczywiście spełnia on te kryteria zabytku. To bardzo komplikuje sprawę właścicielowi budynku, czyli PKP. Po przeprowadzonym w 2019 roku konkursie architektonicznym na nowy obiekt stało się jasne, że kolejowa spółka chce się dworca pozbyć. Powód jest za duży na obecne potrzeby. Świadczyć o tym mają m.in. puste lokale w środku. Projektant dworca uważa, że nie tu leży problem. Czytam gdzieś wypowiedzi na temat właśnie mieszkańców, bo właściwie od nich zależy, czy oni akceptują, czy nie dane rozwiązanie. Tam trzeba po prostu innego gospodarza. No, dworzec może być przekazany miastu. O dworzec od dłuższego czasu starali się walczyć częstochowscy aktywiści. Uważają, że coś trzeba z nim zrobić, ale nie to, co proponuje PKP. Nam oczywiście zależy przede wszystkim na bryle budynku i na elementach fasady, aby to zostało. Mnie interesuje nas środek. Uważamy, że środek wymaga przebudowy, że wnętrze już się rzeczywiście zestarzało. PKP były blisko podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy przebudowy dworca po tym, jak w przetargu wpłynęły trzy oferty. Plany kolejowej spółki nie ograniczają się do budynku, obejmują także plac przed dworcem. Tu miałyby się zatrzymywać autobusy. Na razie zatrzymał te plany konserwator. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wstrzymuje możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy obiekcie do czasu zakończenia procedury prowadzonej przez konserwatora zabytków. Innymi słowy, obecnie przyszłość planowanej inwestycji zależy tylko i wyłącznie od decyzji konserwatora zabytków. Na inwestycję kolejowa spółka zamierza wydać około 120 milionów złotych. Jeśli dworzec trafi do rejestru, to trzeba będzie wymyślić inny plan niż wyburzenie.